A czas był trwożny, niespokojny. Napięcie rosło na pograniczu. Z królestwa docierały niepokojące wieści o coraz to liczniejszych polowaniach na grubego zwierza. Jakoby zapasy na wojnę czyniono. Niektórzy chłopi z trwogi w głąb królestwa się udawali. Ale póki wielki mistrz Konrad żył, daleko było do wojny. Bo on mądrzejszy od innych i wiedział, że nie byłaby to zwyczajna wojna, ale jakoby rzec twoja albo moja śmierć. I do tego on, znając moc królewską, nie chciał dopuścić. Zatem życie toczyło się dalej, niby normalnie, ale w napięciu wielkim. Bo niepokojące wieści z Malborka docierały, że stary mistrz na zdrowiu zapadał, a jego młodszy brat Ulryk, którym to na urząd wielkiego mistrza się szykował, wielce do wojny przeciw Polsce i Litwie padł. Że krzyżacy napadli i zagrabili ziemię dobrzyńską. Zajęli zamki w Dobrzyniu, w Bobrownikach, a zamek w Złotoryi po 8-dniowym oblężeniu z rozkazu samego Ulricha von Jungingen został zniszczony, a polską załogę w pień wycięto.